proszę dotknąć jakiejkolwiek powierzchni. To najczęściej jest produkt przemysłu chemicznego. Potocznie mówi się, że chemia ma dawać lepsze produkty, że ma produkować skuteczne leki, super wytrzymałe materiały, trwałe farby, że to ma być rola chemii. Czy taka będzie jej najważniejsza rola? Otóż celem mojego wykładu jest powiedzenie, że nie. Najważniejsza rola chemii będzie w przyszłości inna. Wykład nosi tytuł Jutro chemii w pół godziny, czyli cykle i rytmy chemiczne. Intrygujący tytuł, dlatego że w chemii niezmiernie rzadko myśli się o zjawiskach, które wykazują cykliczne, rytmiczne zachowanie się, chociaż organizmy żywe pełne są takich reakcji, które powodują, że stężenia pewnych substancji zmieniają się w sposób oscylacyjny. W chemii przyszłości kluczowym będzie sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne w chemii to autokataliza, mianowicie w reakcji produkowany jest jej katalizator. No to można powiedzieć, że jeżeli coś takiego zachodzi, ta reakcja coraz szybciej przebiega. Musi być czymś się skończyć taka reakcja. Tu jest skomplikowany może przykład, nie za bardzo będę się nad nim skupiał, ale jest zestaw czterech reakcji. I jak się podsumuje te reakcje, to podsumowanie jest na dole, to widać, że właściwie zachodzi zmiana A, substancji A i substancji B na substancję D i substancję E, a po lewej i po prawej stronie równania mamy 4X plus Y, to jest substancja X i substancja Y jest katalizatorem, ponieważ można powiedzieć uczestniczy w reakcji, natomiast bilans jest taki, jakby w niej nie uczestniczyła. I my właśnie skupiamy się na tym X i Y, które są tutaj katalizatorami. Otóż ten układ reakcyjny może być uważany za cykl katalityczny, że następuje przemiana AB w te dalsze substancje, a pomagają w tym cyklu dwa katalizatory X i Y. To, co jest niesamowite i to, co do niedawna było uważane za niemożliwe i Białousowowi odrzucano pracę w czasopismach, mówiąc, że to, o czym on donosi, jest po prostu niemożliwe i nie opublikowano do końca jego publikacji, było to, że stężenia substancji w reakcjach chemicznych mogą oscylować w czasie i przestrzeni. Tworzą się wtedy tak zwane struktury dysypatywne. Tutaj są skomplikowane równania, może nie takie bardzo skomplikowane, ale w każdym razie równania, które to opisują, one zawierają również element związany z dyfuzją tych stężeń. Ale ważny jest ten rezultat, który teraz się pokazał. Mianowicie, że dla pewnych równań różniczkowych, które przed chwilą były tutaj na przeźroczu, jest możliwa oscylacja w czasie stężenia X, stężenia Y zresztą też. Tych stężeń dwóch katalizatorów, które przed chwilą były omawiane, że one zmieniają się w sposób oscylacyjny. Tutaj też mamy do czynienia z oscylacjami. Mianowicie, proszę spojrzeć, to jest zebra. Takie zwierzę nie powinno istnieć właściwie. Proszę spojrzeć na skórę tego zwierzęcia. Tam wyraźnie są oscylacje w przestrzeni, oscylacje stężeń. Jest barwnik czarny i barwnik biały. Po lewej stronie zaś widzicie Państwo oscylacje stężeń, które pojawiły się w próbówce, gdy zrobiono reakcję Białousowa. Ta reakcja nazywa się reakcją Białousowa-Żabotyńskiego, ale widać wyraźnie, że tworzą się fale, chemiczne fale stężeń w przestrzeni. Tam również są możliwe chemiczne fale stężeń w czasie, to znaczy zjawisko jest niesamowite, że mamy zlewkę z pewnym roztworem, który raz jest żółty, a raz jest bezbarwny. Za chwilę znowu żółty, za chwilę znowu bezbarwny. To jest w czasie. A to, co Państwo tu widzą po lewej stronie, to jest w przestrzeni. I to, co zebra wykazuje na swojej skórze, to jest też oczywiście oscylacje w przestrzeni. Ja przypatrywałem się tej zebrze wiele razy, ale wreszcie ją powiększyłem szkłem powiększającym i to zrobiłem tutaj dla Państwa na tym przeźroczu. I zauważyłem ciekawą rzecz, gdy przypomniałem sobie równanie logistyczne. Proszę spojrzeć.
przyjmijmy, że okres zmian tutaj jest 2. To, co pokazuje zielona strzałka, tam też na wykresie równania logistycznego jest okres 2. Ale przypatrzcie Państwo brzuchowi zebry. Tam widać, że tam, gdzie były białe paski, tam w środku pojawiają się czarne paski. Nagle z jakiegoś powodu na brzuchu zebry oscylacja już ma okres 4, a nie 2. Czy częstość 4, a nie 2. Natomiast w tyle zebry jest to już częstość 2 razy większa. Zupełnie tak samo, jak to jest przewidziane w równaniu logistycznym. Czyli można powiedzieć, że zebra, takie skomplikowane zwierzę, z tak skomplikowanymi paskami na skórze, że właściwie w gruncie rzeczy to, co tam obserwujemy, jest opisane równaniem kwadratowym. Jest to niesamowita informacja, że ta skomplikowana struktura jest zaklęta w równaniu kwadratowym. Komputery molekularne oparte na syntonach są możliwe. Oto jedna z możliwych idei. Problem Comey-Voyagera, czyli problem typowo matematyczny. Mamy odwiedzić N miast, dokładnie jeden raz. Między tymi miastami są połączenia lotnicze, nie zawsze w obie strony. I Comey-Voyager ma ustalić taką trasę, żeby odwiedził wszystkie miasta spośród tych N miast, odwiedził je tylko raz i miał trasę jak najkrótszą. Oczywiście, bo dłuższa trasa drożej kosztuje. Otóż to zadanie, gdyby liczba miast była większa niż 100, czyli 100 to nie jest duża liczba, jest nie do wykonania przez wszystkie komputery świata, które są obecnie, gdyby sprząc je razem, to zadanie nie mogłoby być wykonane. Natomiast komputery molekularne będą to zadanie mogły rozwiązać. Jak? Otóż zrobiono serię doświadczeń chemicznych, które w przypadku 7 miast rozwiązały ten problem. Oczywiście przypadek 7 miast to jest tylko początek naszej drogi, ale zakodowano jak gdyby pewne procesy chemiczne w ten sposób, że doświadczenia chemiczne były rozwiązywaniem problemu matematycznego, problemu Comey-Voyagera. Mianowicie przypisano miastom odcinki DNA, każdemu miastu pewien odcinek DNA i każdemu lotowi od miasta A do miasta B przypisano też pewien odcinek DNA. Ja już nie chcę tutaj wchodzić, jak ten odcinek DNA był budowany, ale to nie był byle jaki odcinek DNA. Musiał być taki, żeby pasował do DNA miast. Następnie syntetyzowano te wszystkie substancje, które tu są potrzebne, to znaczy DNA odpowiadające lotom i DNA odpowiadające, jak gdyby będące negatywem dla DNA miast. Ja tu nazwałem to co-miasta. Następnie te substancje wrzucono do próbówki, dolano wody, enzymu ligazy, soli, zamieszano. To był start komputera. Rozwiązanie już było w tej próbówce. Mianowicie molekuły znalazły się w roztworze i między innymi stworzyła się tam trasa Comey-Voyagera, optymalna trasa Comey-Voyagera. Teraz trzeba tylko było wydobyć tę trasę i udowodnić, że ta trasa jest i rozpoznać, jaka ta trasa jest. To zasygnalizowane doświadczenie mówi, że jutro chemii to jest przetwarzanie informacji. Mianowicie odczytywanie, kopiowanie, transport, interpretacja, zapis, organizacja przepływu informacji. W tej chwili my tak o chemii nie myślimy. W tej chwili chemia to są nowe materiały, leki, wytrzymalsze materiały, farby i tak dalej. Natomiast chemia przyszłości to będzie przetwarzanie informacji. To jest wzór na ilość informacji. I to jest ilość informacji w bitach, a P to jest prawdopodobieństwo danego zdarzenia. Teraz Państwo widzicie, dlaczego w telewizji podaje się najrzadsze wydarzenia, najbardziej wyuzdane zbrodnie. Dlatego, że prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest bardzo, bardzo małe. Wobec tego logarytm przy podstawie 2 z P to jest bardzo, bardzo dużą ujemną liczbą.
ten minus przed tym logarytmem mówi, że i w takim razie jest bardzo dużą liczbą, czyli taka informacja zabiera dużo bitów informacji. Dlatego w dzienniku czy w wiadomościach telewizyjnych są właśnie tego rodzaju informacje, dlatego że to jest dużo bitów informacji. Gdyby ktoś powiedział, no dobrze, no to podajmy informację, że w Warszawie jest powietrze. To jest oczywistość. P równa się 1. Logarytm przy podstawie 2 z P jest 0. Ilość informacji w takiej informacji jest 0. Dlatego się tego nie podaje. Dr Jakub Sielewiesiuk i profesor Jerzy Górecki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN wykonali pewne doświadczenia, które pokazują, jak można wprowadzić dynamikę do przetwarzania informacji, można powiedzieć, w próbówce chemika. Chemicy zachowują się tak, jakbyśmy byli Marsjanami, którzy dostali nagle nie wiadomo skąd piękną, oprawną w skórę księgę pana Tadeusza. Marsjanie naprawdę nie wiedzieliby, co z nią robić. Zaczęliby studiować, z czego zrobiona jest ta księga. Stwierdziliby, że z papieru. Zobaczyliby, rozpoznaliby, prawda, z czego papier jest zrobiony. Powstałaby nauka odpowiednia na ten temat. Inni z kolei zajmowaliby się czarnymi znaczkami, które są w tej księdze. Ile jest tych znaczków, jak się układają. Liczyliby jakieś macierze z tego, jakieś wyznaczniki. A nie wiedzieliby, że w tej księdze jest napisane: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. I wiele innych pięknych rzeczy jest w tej księdze. Oni by o tym w ogóle nie wiedzieli, bo informacja ta do nich by nie dotarła. Zajmowaliby się zewnętrznymi zupełnie rzeczami. Widać, że przyszłość chemii jest niesamowita, że ta chemia, która będzie w przyszłości, jest całkiem inna niż ta, którą mamy w tej chwili. I pytanie, czy my chcemy w takim rozwoju uczestniczyć. Bo zobaczmy, czy weźmiemy w tym rozwoju pod uwagę potrzeby psychiczne człowieka i jego godność. Niekoniecznie tak musi być. Czy chcemy znać takie zapachy naszego dzieciństwa, jak zapach świeżego chleba, wzruszać się wnętrzem katedry w Chartres, słuchać i zachwycać się mazurkami Chopina, pielęgnować przyjaźń rodziny ludzkiej? Jest alternatywa. O alternatywie za chwilę, ale ciśnie się pytanie, właściwie jaki jest nasz cel? Jaki jest cel ludzkości? Co my chcemy mieć właściwie? Jak rozumieć jej szczęście? Czy celem jest wolność i szczęście jednostki oraz tolerowanie tych rzeczy przez innych? Wydaje mi się, że nie może to być celem. Dlatego, że gdyby to było celem, to szczęście ostateczne mogłoby być osiągnięte w ten sposób, że zaraz po urodzeniu człowiek mógłby być podłączony do strzykawek i do komputera i różnego rodzaju alkaloidy mogłyby być wstrzykiwane tak, że człowiek byłby szczęśliwy do końca swoich dni. Nie o to chyba nam chodzi. Ja bym jednak myślał o tym Chartres i o tych wspaniałych rzeczach, które znamy. Przy takim celu, gdyby ten zły cel w ten sposób zdefiniować, to chemia, biochemia i biologia mogą wiele i groźnie zdziałać już w tej chwili. Doświadczenia nie wszystkie powinny być wykonywane. Ciekawość nie powinna być zawsze usatysfakcjonowana. Nie wszystkie doświadczenia powinny być wykonywane, dlatego że gdyby odpowiedź była tak, to zaraz będzie doświadczenie na nas samych. A tego chyba nie chcielibyśmy, żeby ktoś robił doświadczenia na nas. Czy chcemy jako chemicy, biolodzy, fizycy podjąć ten wyścig? To znaczy ten nowy rodzaj chemii z przetwarzaniem informacji, kiedy będziemy mogli wytwarzać substancje, które w radykalnie inny sposób mogą oddziaływać na przykład z organizmem człowieka. Czy weźmiemy odpowiedzialność za wynik takich doświadczeń? W porównaniu z mistrzostwem przyrody potrafimy na razie niewiele. Przed nami
jest wielki skok chemii. Dla przypomnienia tego, o czym mówiłem, kilka rysunków. Znowu równanie logistyczne, cykle i rytmy chemiczne. Przypomnijcie sobie Państwo, cykle graniczne, czyli te równania różniczkowe, które zbiegają do jednego rozwiązania, zasady DNA, które do siebie idealnie pasują, cykle katalityczne, które mogą być sprzężone zresztą w hipercykle, zebra, która jest ilustracją oscylacji w przestrzeni, a jednocześnie w swoim ciele zawiera niesamowicie skomplikowane struktury chemiczne, które pasują do siebie jak klocki Lego. I zebra, skóra zebry, podobna do tego, co widzimy w reakcji Białousowa Żabotyńskiego. Uczeni, chemicy, badamy te właśnie rzeczy.